Siemanko, z tej strony Wojtek. Dzisiaj przygotujemy sobie na obiad gulasz. Mam tutaj kilogram około mięsa wieprzowego. Mam tutaj jeszcze warzywa, przyprawy, jak to będzie później. Na razie zabieramy się za mięso. Pierwsze co musimy zrobić, to mięso oczywiście umyć. Ja już wcześniej przemyłem. I teraz kroimy w kostkę. Teraz tak pokrojone mięsko ląduje do miski. Dopiero tutaj dodajemy wszystkie przyprawy. Najpierw dajemy olej, ja daję rzepakowy z pierwszego tłoczenia, on jest naprawdę bardzo dobry. Dodajemy soli. Około 3 łyżeczki. Piep cytrynowy. Granulowany czosnek. Słodką wędzoną paprykę. Paprykę słodką zwykłą. Szczyptę kminku i kminek rzymski. Dodałem małą ilość jeszcze drobniej posiekanej cebuli. No i teraz mieszamy to wszystko razem i odstawiamy na pół godziny minimum do tego, żeby to wszystko się połączyło do lodówki. Już kilka minut minęło, dlatego możemy wziąć za kolejną część naszego dania. Na patelni używamy olej i musimy zeszklić delikatnie tą cebulkę. Kiedy się zeszkli, zdejmujemy ją do osobnego talerza i dodajemy nasze mięsko, tak? I dusimy. No, podsmażamy przez 15 minut około. No i kiedy mięsko nam się tak ładnie już podpiecze, dodajemy warzywa. Czyli wcześniej obsmażoną cebulę, marchewkę i porę. Łączymy to wszystko i zaraz będziemy działać dalej. I teraz przekładamy wszystko do garka. Mamy to w garku, musimy teraz zalać wodą. Ciepłej wody dajemy tyle, aby gulasz po prostu się zakrył, no i żeby poziom był odpowiedni, tak? No akurat tyle, ile zagotowałem, tyle mi wystarczyło. Dusimy pod przykryciem przez 15 minut. Po 15 minutach dodajemy jeszcze taką mieszankę przypraw, czyli kilka list kufrowych, kilka ziarenek pieprzu i ziela angielskiego, czosnek granulowany, papryka słodka i papryka słodka wędzona do gara. Jeszcze trochę soli. Pieprz był tam jeszcze cytrynowy. Dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. I łączymy. I dusimy na średnim ogniu przez około 40 minut. W trakcie gotowania dodajemy jeszcze kawałek papryki, pomidora i pokrojoną kosteczkę cebulę. Ale to tylko dlatego, że ja tego spróbowałem i po prostu chciałbym to jeszcze trochę urozmaicić. Dobra, nasz gulasz gotuje się już od ponad godziny. Tak więc musimy go teraz zaprawić, czyli mamy rozrobioną łyżkę mąki w niewielkiej ilości wody. No i mam tutaj taki oto wyśmienity gar wyśmienitości. Mam, przygotowałem sobie już talerz i przyprawy i za chwilę zaczniemy. No i mamy efekt tych moich starań. Mamy tutaj pyszny gulasz z marcheweczką. Pachnie wybornie, muszę wam to przyznać. Próbowałem, mięsko jest mięciutkie, jest przepyszne, aromatyczne. A przy tym oczywiście też jest dość takie rześkie, ponieważ dodałem pieprzu cytrynowego i później trochę soku cytryny. Mam chleb. Chleb oczywiście musi być. No, do pomaczenia sosiku, mniej więcej. I moje przyprawy, bez których nie byłoby mowy o tym daniu. Czyli kminek rzymski, pieprz cytrynowy, wędzoną paprykę i sól. I zaraz spróbuję, powiem wam, jak to ma się. A ma się to tak, że mucha nie siada. Polecam wam taki gulasz sobie ugotować na obiad, na brunch, albo na po prostu, kiedy macie ochotę. Polecam, zapraszam. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bądźmy razem, będą nowe filmy. Cześć!